Sobór Trydencki 15 lipca 1563 roku wydał dekret powołujący do istnienia seminaria duchowne. Dekret ten realizował w diecezji poznańskiej biskup Adam Konarski. Zwołał on 26 października 1564 roku synod diecezjalny w Poznaniu i po myśli soboru zadekretował utworzenie seminarium w ścisłym związku z Akademią Lubrańskiego. Tę wyższą szkołę diecezjalną w Poznaniu założył i wyposażył w dobra materialne znany z nauki, pobożności i wymowy biskup Jan Lubrański. Poziom wykładanych nauk, gramatyki, matematyki, retoryki, filozofii, prawa i teologii był wysoki. Po myśli biskupa Adama Konarskiego, Akademia kształciła także kandydatów do kapłaństwa. Samo seminarium natomiast istniało tylko jako alumnat przy Akademii. Niestety Akademia utraciła swą świetność i niemal całkowicie podupadła, dlatego biskup Konarski sprowadził do Poznania jezuitów i obsadził ich przy kościele świętego Stanisława biskupa i męczennika. Z myślą o podniesieniu poziomu nauki założył kolegium jezuickie i zamierzał powierzyć mu m.in. formację intelektualną niewielkiej wówczas liczby alumnów. Do planów biskupa Konarskiego nawiązał biskup Łukasz Kościelecki. Pragnął on mieć w swojej diecezji seminarium duchowne z własnym studium. Kierownictwo nad seminarium duchownym jezuici objęli w 1579 roku. Alumni mieszkali w odrębnym, kierowanym również przez jezuitów, domu przy ulicy Butelskiej, skąd uczęszczali na wykłady do kolegium. Biskup Kościelecki przeznaczył nowe dotacje na kolegium jezuickie, co przyczyniło się do zorganizowania tam rocznego kursu filozofii i dwuletniego teologii. Przedtem alumni po ukończeniu nauk humanistycznych udawali się na te studia do Kalisza, Wilna i Krakowa. Jezuici kierowali seminarium duchownym do czasu, kiedy biskup Jan Rozdrażewski przeznaczył ze swego majątku poważne dotacje na restytuowanie Akademii Lubrańskiego. Biskup Andrzej Opaliński przeniósł do niej w 1614 roku seminarium. Państwowa Komisja Edukacji Narodowej w 1780 roku przeprowadziła kasację dóbr biblioteki i archiwum Akademii Lubrańskiego. W nowych warunkach biskup Antoni Onufry Okęcki zorganizował w gmachu zniesionej Akademii Lubrańskiego seminarium duchowne z własnym studium i nadał mu statut. Kierownictwo seminarium powierzył księżom misjonarzom, którzy dzięki poparciu papieża Innocentego XI prowadzili już w kraju kilka seminariów. W 1834 roku rząd pruski pozbawił księży misjonarzy prawa dalszego prowadzenia seminarium w Poznaniu. Rząd bowiem snuł plany przeniesienia kleryków do alumnatu we Wrocławiu, gdzie mieliby studiować na Wydziale Teologii przy tamtejszym uniwersytecie. Te plany pośrednio zmierzały do zniesienia na stałe seminarium będącego na ziemi wielkopolskiej ostoją i kuźnią polskości. W trudnym okresie dla kościoła pod zaborem pruskim rządy nad diecezją objął arcybiskup Marcin Dunin, niestrudzony obrońca seminarium duchownego. Rząd pruski wobec zdecydowanej postawy arcybiskupa wycofał się z powziętego planu likwidacji seminarium i już w 1835 roku wyraził zgodę na ponowne jego otwarcie. Arcybiskup Leon Przyłuski otaczał seminarium szczególną troską i zabiegał o powiększenie liczby alumnów. Na katedry powołał światłych profesorów, a seminarium osiągnęło wysoki poziom naukowy. W tych warunkach arcybiskup, podobnie jak jego poprzednik, zabiegał u Stolicy Świętej o przywilej podniesienia seminarium poznańskiego do rangi Akademii Papieskiej z prawem nadawania stopni naukowych. Śmiałemu planowi przeciwstawił się kategorycznie rząd pruski, który widział w tym dążności narodowościowe. Opozycja pruska przede wszystkim jednak podyktowana była obawą przed ewentualnym przekształceniem seminarium w wyższą uczelnię polską. Jednym z przejawów nieprzychylności rządu pruskiego w tym okresie było wydanie ustawy o kształceniu duchownych, na podstawie której rząd pruski domagał się od kardynała Mieczysława Lduchowskiego sprawozdania z działalności, organizacji i stanu seminarium duchownego. Kardynał Lduchowski nie spełnił żądań pruskich. Nie godził się na inspekcję wewnętrzną ani na zmiany regulaminu.
Władze pruskie zamknęły seminarium duchowne 23 września 1873 roku na okres 16 lat, a obrońca polskości i seminarium duchownego trafił do więzienia. Za arcybiskupa Floriana Stablewskiego seminarium duchowne pracowało w lepszych warunkach. Wybudował on nowy gmach seminaryjny przy ulicy Wieżowej. Seminarium rozwijało się, liczba alumnów stale rosła. W 1911 roku wynosiła 77 alumnów, a po pewnym czasie 120. W 1933 roku wzrosła do 200, a po II wojnie światowej przekroczyła tę liczbę. W czasie I wojny światowej budynek seminaryjny zajęły władze pruskie i przeznaczyły go na szpital wojskowy. Alumni studiowali na uczelniach pruskich poza Poznaniem. Rok 1919 przyniósł wyczekiwaną zmianę i pozwolił na przeniesienie 5-letnich studiów do seminarium. Od 1933 roku kardynał August Chlond przedłużył je dla maturzystów na okres 6 lat. Prymas Chlond wprowadził równocześnie nowe przedmioty, dodając je do wykładanych już zasadniczych dyscyplin teologicznych. Dzięki znakomitemu gronu profesorów, którzy mieli habilitację państwową, seminarium posiadało bardzo wysoki poziom. Potwierdziła to wizytacja apostolska w 1937 roku. Zaistniała więc realna szansa przekształcenia uczelni w Akademię Papieską z prawem nadawania absolwentom tytułów licencjatu i doktoratu. Kardynał Chlond wniósł petycję do Stolicy Apostolskiej o przyznanie Seminarium Poznańskiemu praw akademickich. Jego wysiłki unicestwiła II wojna światowa, ponieważ okupacyjne władze niemieckie zamknęły seminarium. W latach od 1945 do 1947 studia filozoficzne i teologiczne dla archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej odbywały się w Gnieźnie. W latach 1947-53 w Gnieźnie były tylko studia filozoficzne. Od 1953 roku arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu miało swoje odrębne studium filozofii i teologii tylko dla alumnów z archidiecezji poznańskiej. Duchowna uczelnia archidiecezjalna żyła, pracowała i modliła się pod przemożnym protektoratem Matki Bożej. Widocznym znakiem całkowitego oddania się i zaufania Najświętszej Maryi Pannie były śluby złożone przez rektora, wychowawców i kleryków na Jasnej Górze 12 maja 1951 roku. Na pamiątkę ślubowań seminarium złożyło cenne wotum przed cudownym obrazem Najświętszej Królowej Polski. Jego reprodukcja znajduje się w audytorium Świętej Urszuli. Co 5 lat wszyscy alumni i wychowawcy odnawiają swe śluby podczas pielgrzymki do Częstochowy. W związku z przebudową trasy Chwaliszewskiej został zburzony tzw. Mały Domek. W ramach odszkodowań władze miasta zbudowały i oddały do użytku w 1968 roku nowy budynek, w którym umieszczono bibliotekę, sale wykładowe oraz mieszkania dla profesorów seminarium. W 1982 roku z powodu ciągle zwiększającej się liczby kleryków dobudowano 2 piętra mieszkalne. Po wieloletnich staraniach księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, metropolity poznańskiego, i po 5-letnim okresie próbnym 2 czerwca 1974 roku Kongregacja Wychowania Katolickiego wydała dekret Poznaniensis Urbs, powołujący w arcybiskupim seminarium duchownym papieski wydział teologiczny. Powstanie nowej uczelni teologicznej było nawiązaniem do tradycji Akademii Lubrańskiego i Kolegium Jezuickiego. W 1986 roku został oddany do użytku nowy, trzypiętrowy budynek dydaktyczny papieskiego wydziału teologicznego. Mieściły się w nim dziekanat, aula, audytoria oraz sale dla zakładów naukowych. Kongregacja Wychowania Katolickiego 26 czerwca 1998 roku wyraziła zgodę na utworzenie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. 3 dni później Senat Uniwersytetu podjął uchwałę o powołaniu Wydziału Teologicznego. Po podpisaniu stosownej umowy 30 listopada 1998 roku z dniem 1 grudnia Wydział Teologiczny rozpoczął swoją działalność naukowo-dydaktyczną. Bazę naukową stanowili dotychczasowi pracownicy Papieskiego Wydziału Teologicznego. Od tej chwili
Wszyscy klerycy naszego seminarium są studentami Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1998 roku ksiądz arcybiskup Juliusz Pec podjął decyzję o budowie nowego budynku dla naszego seminarium. Prace według projektu inżyniera Jana Kopydłowskiego rozpoczęły się jesienią 1998 roku. Nowy gmach został oddany do użytku w 2003 roku. Budynek ma powierzchnię 8,5 tysiąca metrów kwadratowych i znajdują się w nim dwie kaplice, aula, 4 audytoria, 104 pokoje, mieszkania dla moderatorów, sala gimnastyczna, refektarz, kuchnia oraz pomieszczenia biurowe i techniczne. Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu dalej realizuje swoje cele: kształcenie, nauczanie i wychowanie młodych mężczyzn do służby kapłańskiej w archidiecezji poznańskiej. Pomaga im rozeznać i przyjąć powołanie oraz przygotowuje do przyjęcia sakramentu święceń. Wspólnota seminaryjna liczy dziś 89 alumnów, którzy pod okiem księży moderatorów odbywają swoją formację. Towarzyszy im pomoc sióstr franciszkanek rodziny Maryi i pracowników świeckich. Seminarium organizuje weekendowe dni skupienia i wakacyjne rekolekcje dla młodych. Nadsyłane świadectwa wskazują na to, że pobyt w naszym domu jest dla uczestników okazją do pogłębienia relacji z Jezusem, zaś wielu z nich rozpoczyna później formację w naszym domu.